Rozdział siódmy. Coraz większy tłok dookoła. Noc miałam taką jak lubię. Z marzeniami sennymi w kolorze, o wartkiej akcji. Wyraziste sny pozwalają mi na oderwanie się od spraw codziennych. Potwierdzają, że mimo jednostajnej rzeczywistości kwitnie we mnie bujne życie duchowe, polot i fantazja. Ponadto stanowią dobrą wróżbę na bieżący dzień. Dobrą, ponieważ zależą ode mnie i mojej interpretacji. A jakże ja bym mogła inaczej tłumaczyć swoje sny, jak tylko dobrze. No. Jak co dzień, pierwszą rzeczą, którą zrobiłam o poranku, było usadowienie się z kubkiem mocnej parzonej kawy przy komputerze. Mocna kawa nadczo robi dobrze na trawienie i spala tłuszcz. W internetowym senniku pod hasłem Las znalazłam następujące objaśnienie: Wchodzić do lasu, napytać sobie biedy. Tej nocy śniło mi się, bowiem, że chodziłam samotnie po lesie, brodząc w miękkim, podmokłym podłożu. Chwilami zapadałam się w nim i ni to kogoś goniłam, ni przed kimś uciekałam. Oj, to nie tak. Skomentowałam półgłosem i odszukałam wyraz drzewo. Pomiędzy różnymi drzewami, suchymi, pochylonymi, ściętymi, owocowymi, płonącymi, znalazłam najbardziej odpowiednie, czyli drzewo zielone. Nic dodać, nic ująć, bo las to przecież drzewa, jakiekolwiek nie były one w moim śnie, no zielone były niewątpliwie. A to już oznaczało, że niebawem spędzę przyjemne chwile. Jeszcze z wyrazów kluczowych zostały mi mokradła. Według sennika, mokradła widzieć oznacza tyle, co gorzkie łzy ronić. Yy, ale jakby nie było, mokradła to przecież woda. W moim śnie były to płytkie, rozległe bajora, w których taplały się mchy i trawa. I, i, I ja po nich łaziłam, takich grząskich, mokrych i chłodnych. Sennik zaś chodzenie po wodzie interpretował jako pokonanie przeszkód, bezpieczeństwo i pomyślność. I tej wersji będziemy się trzymać, oznajmiłam podbudowana i jednym haustem dopiłam moją kawę. Teraz już w całkowicie dobrym, bo wypracowanym świadomie, na stroju wzięłam prysznic, po czym starannie dobrałam strój na dzisiaj. Elegancko uczesana, z odpowiednim makijażem, mogłam spokojnie pójść do pracy. A co do dziwnych wydarzeń, jakie miały, zdaniem Olgi, miejsce wokół galerii, podeszłam do nich wczoraj wieczorem w sposób kompleksowy, analityczny, rzeczowy, wszechstronny i przewidujący. Wnioski, jakie wyciągnęłam z tej jednoosobowej konferencji na szczycie, były następujące. Najprawdopodobniej nic naprawdę niepokojącego się nie dzieje. B. Jeśli się dzieje, to nic takiego, czemu nie można by w porę zapobiec. C. Jeżeli się jednak nie da zapobiec, to nie ma takiej rzeczy, której nie dałabym rady. I D. Bo wszelkie zagrożenie, jakie dla człowieka stanowi drugi człowiek, to nie zagrożenie, to wyzwanie. A nie ma takiego wyzwania, któremu nie umiałabym sprostać. Amen. Rozumując tym tokiem, poczułam w sobie tę swoją zwyczajną, codzienną siłę i moc. I jak to omawia moja Olga, myśl, która kształtuje rzeczywistość. W tym miejscu akurat w całej rozciągłości się z nią zgadzam, choć niekoniecznie chce mi się z nią o tym gadać. To dla mnie zbyt prywatne, zbyt intymne. Cały ten proces, dzięki któremu doszłam do obecnego stanu ducha i przyczyny, które stanowiły bodziec do uruchomienia pewnych mechanizmów psychicznych, były dla mnie rozdziałem zamkniętym. Jednak olśnienie, które wyzwoliła we mnie tamta nadludzka trauma, dziś stanowiło rdzeń i osnowę mojego życia. Wówczas to doszłam do odkrycia, że wszystko, co zdarza się w życiu człowieka, ma początek w jego głowie, że wszelkie nasze dążenia, pragnienia i plany przekształcają się w rzeczywistości w całkiem realne wydarzenia, osiągnięcia. Wszystko jednak zależy od siły owych pragnień, siły naszej woli i determinacji. A kiedy ta moja nowo nabyta filozofia zaczęła mi się sprawdzać na co dzień, zaczęłam rosnąć w siłę, tę sprawczą, jedyną i niezastąpioną. Dlatego żadne oprychy kręcące się wokół kamienicy nie były mi straszne, bo wykształtowałam sobie taką myśl. I tą myślą byłam od nich silniejsza, ba była niepokonana. Kiedy punkt dziewiąty przekroczyłam próg galerii, Olga krzątała się już wewnątrz żwawo. Ustawiała, przestawiała, wycierała skórzu. Ja nie wiem dlaczego, dlaczego do dziś nikt nie kupił tego obrazu. Skomentowała, gdy doszła do złoconej ramy, w którą oprawiony był portret młodej dziewczyny pośród stada żółtych kaczuszek na rozświetlonej słońcem, bleczami i mm, kaczuszkami łące. Spójrz, jaka to wdzięczna scenka! Myślę, że każdy, kto rzuciłby okiem co rano na ten obrazek, miałby zagwarantowany dobry humor na cały dzień. Chyba muszę spróbować, mruknęłam pod nosem. Nie dlatego, żebym miała zły humor, ale po prostu zwykłam przyjmować w towarzystwie Olgi taką właśnie nonszalanską pozę. O tak, spróbuj koniecznie. Przytaknęła skwapliwie. Chociaż, a nuż się przyzwyczaje, a on się sprzeda. Gdyby miał cię regularnie wprawiać w dobry nastrój, sama go kupię i zostawię w galerii. Mm -hmm. Auć, nie mogę do tego dopuścić. Uśmiechnęłam się półgębkiem. Żebyś miała kupować dla mnie dobry nastrój za pieniądze i to nie małe. Jakby nie było ten obrazek, to prawdziwe, przedwojenne dzieło olejne nieznanego autora, dorzuciła Olga, wpatrując się w bazgroły pod obrazkiem. Tymczasem nieznanego, aktowie, a nuż jakiś koneser rozpozna w nim któregoś z kossaków, na przykład. Ten podpis nie wygląda na kossaków, ba, nie wygląda na podpis, to raczej opis nie sądzisz? zbliżyłam twarz do obrazu. W jego prawym dolnym rogu widniał szereg nadziubdzianych małymi literkami wyrazów. Zbyt wiele jak na imię i nazwisko. No, chyba, że autor miał y, wiele imion. Bardzo wiele. No, przyznałam olzerację: I któż to wie, co autor miał na myśli? Mniejsza z tym. Dla nas to tylko towar w końcu. Do galerii przynoszono na sprzedaż przeróżne rzeczy. Najczęściej pamiątki rodzinne, starocie, zalegające na strychach, znaleziska. Często właściciel niewiele umiał powiedzieć na temat dostarczonego nam eksponatu, ani o jego wieku, ani pochodzeniu. Różne też ludzie mieli podejście do handlu. Byli tacy, którzy nie zdawali sobie sprawy z wartości danej rzeczy, zaniżając ją mocno, ale byli i tacy, dla których wystarczyło, że coś było pokryte kurzem i już życzyli sobie za owe toto kolosalnych sum. Na szczęście miałam Olgę, historyka sztuki z zawodu. Praktykującą w niejednym muzeum, fachowca w swojej dziedzinie jakich mało. Olga umiała określić wartość towaru z takim przybliżeniem, że obywało się bez krzywdy naszej i sprzedającego. I potencjalnego nabywcy rzecz jasna. Tę wartość z reguły określał wiek przedmiotu, materiał, z którego był zrobiony oraz stan, w jakim się znajdował. Czasem autor, ale raczej rzadko trafiały nam się perełki wykonane przez światowej lub choćby krajowej sławy artystę czy rzemieślnika. Częściej zdarzało nam się posiąść rzecz wartościową z uwagi na byłego właściciela, jakąś lokalną postać historyczną czy przedstawiciela znanego rodu szlacheckiego. No, tak czy inaczej galeria prosperowała nieźle. Bywały chudsze okresy, ale bywały i takie, gdzie ze sprzedaży jednej rzeczy opłacałam miesięczny czynsz za lokal i wynagrodzenie olgi. Czasem solidnie zasilali nasz utarg klienci sentymentalni, tacy jak sądzę, jak nabywca nieszczęsnego kołguta – Czyli ludzie, którzy płacili niemałą kasę za coś, co nie przedstawiało większej wartości, ale na przykład budziło jakieś wspomnienia. Na przykład ostatnio w cenie były kolorowe szklane ryby, jakimi przyozdabiano mieszkania w czasach PRL-u, czy inne gadżety typowe dla tego okresu. Widać, koło historii zatoczyło już odpowiednio duży krąg, by rzeczy do tej pory wyśmiewane czy wręcz znienawidzone, awansowały do miana wytworu sztuki bądź kultury. Dumając na ten i podobne tematy. Puściłam mimo uszu i oczu kilka całkiem udanych transakcji handlowych. Spójrz, Olga machała mi przed nosem zeszytem, do którego wpisywała dzienny utarg. Chyba mamy dziś urodzaj na zegary i zegarki, nieźle, co? Nieźle, ale obraz z dziewuchą i kaczuszkami nie poszedł. Nie poszedł, ale to też nieźle, zaśmiała się Olga, po czym zupełnie niezrozumiale dla mnie wskoczyła pod ladę. Nie zdążyłam zareagować, bo do galerii wszedł klient. Rzuciłam jedynie okiem na Olgę, która w pozycji kucznej tkwiła u stóp, z głową wetkniętą między trzecią i czwartą półkę lady. O, jak to dobrze, że panią widzę! ucieszył się klient, bo ostatnio natykam się tu wyłącznie na y, niemiłą i opryskliwą obsługę. Pomyślałam, że może Olga rzeczywiście potraktowała tego pana jakoś nieprzyjemnie, choć nie umiałam sobie tego wyobrazić. I dlatego teraz się przed nim chowa. Y, tak? Wyraziłam zdziwienie. Ale u mnie pracuje tylko jedna, ale za to bardzo uprzejma i kompetentna sprzedawczyni. Widać, trafiłem na jakiś jej gorszy dzień, skomentował klient smętnie. Albo może ja nieszczególnie wpadłem jej w oko. Spojrzałam w dół. Olga zaciskała pięści tak mocno, aż jej kostki zbielały. No, czy ja wiem? Zastanowiłam się na głos. Owszem gość mógł nie przypaść Oldze do gustu. Był delikatnie mówiąc bardzo nieelegancki, niegustownie ubrany, w jakimś niemodnym, zaluźnym garniturze i żółtej koszuli bez krawata. Rzadkawe, zaczesane na bok włosy nie nosiły śladów zbyt nachalnej pielęgnacji, że już nie wspomnę o woni, jaką roztaczał. Uczciwie rzecz biorąc, nie mogę powiedzieć, że facet śmierdział, ale nie pachniał niczym. Żadną perfumą, czy choćby detergentem. Raczej Zalatywał bardzo naturalnie opłukanym samą tylko wodą homo sapiens. A nawet, nie, homo erectus raczej. Choć, a Bóg jeden wie, czym taki erectus woniał. A mniejsza z tym. A y, w czym się, pana zdaniem, ta jej nieuprzejmość przejawiała? Zadałam pytanie pomocnicze. Kobieta była arogancka i nie chciała odpowiadać na moje pytania. No, no, to zależy na jakie pytania, proszę pana. Były to pytania o rzeczy mnie interesujące. Na przykład? Na przykład. Był tu swego czasu taki kokoszek żółciutki, gliniany, ale spory dość. Mnie małem, iż go kupię, a tu masz, klops. Nie ma już kokoszka. No to pomyślałem, że go odkupię od tego, co go kupił, ale tu mur. Zmowa milczenia. Nabywcą był klient In Blanco, duch świętalny. A, chodzi panu o tego ceramicznego koguta, czy tak? spytałam i jeszcze raz zlustrowałam gościa. No Tak! Ale wie pan, my nie żądamy od naszych klientów danych personalnych. Nie wiemy, kim oni są. No to jak on wyglądał, proszę mi powiedzieć! zażądał facet. Nie wiem, nie było mnie tu wtedy akurat, widzi pan ten zegar z kukułką? wskazałam na wiszący nad najwyższą półką czasomierz. Widzę i co? spytał, zadzierając w górę głowę. I nic, odparłam, bo o to właśnie mi chodziło. A mianowicie, żeby facet otworzył usta i okazał mi ich zawartość z tej właśnie perspektywy. Było tak, jak myślałam. Nie miał górnej jedynki. Pani też? Spytał poirytowany. Nie, ja nie, proszę pana. Chciałam tylko zasugerować, że dziś duże wzięcie mają zegary, jeśli pan poszukuje czegoś na prezent. Och, naprawdę? A on ma coś w środku? Facetowi nagle zaświeciły się oczy. Mechanizm, jak każdy zegar. Nie, o to mi chodzi. Luźne miejsce czy ma? Na przykład takie, gdzie można by wsadzić butelkę wódki. Zależy, jaką, proszę pana, ćwiartkę. Być może i się upchnie. Za mało. Zasępił się facet. Pół litra najmniej. Rozumiem, ale w kogucie by pan nawet tyle nie zmieścił. On nie był pusty w środku. Nie był? Jest pani pewna? Jak najbardziej potwierdziłam, aby mu ulżyć w strapieniu, bo kogut, gwoli prawdy, mógł pomieścić w sobie nawet 0,75. Aha, facet odetchnął. A co jest puste w środku? Tu na chwilę straciłam swój cały rezon, ale tylko na chwileczkę. Jak puste, tak żeby się zmieściło w środku pół litra? Właśnie! ucieszył się facet. Ale jedno pół litra czy więcej, bo na przykład ta szafa, lub tamta komoda? A nie, 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 jedno wystarczy, Tyl tylko jedno. No więc, rozejrzałam się dookoła. E, nic nie jest w ten sposób puste, jest albo większe, albo mniejsze. A było takie coś? Niedawno jakoś na przykład? E, było był święty Antoni z dzieciątkiem, odparłam po namyśle. Pół lita zmieściłoby się w nim jak nic. No i w dzieciątku jeszcze jest świartka, Czy pani wie, kto go kupił? – Nie, skąd mam wiedzieć? Tu jest galeria, proszę pana, ludzie wchodzą i wychodzą, tu jest ruch. – Też mi ruch! – prychnął gość, wzruszył ramionami i wyszedł. Wówczas niemal natychmiast z podlady wyłoniła się Olga. – No, i sama teraz widzisz? – oznajmiła triumfująco. – Czy to jest normalny klient? Ja nie wiem, o co im wszystkim z tym kogutem chodzi, ale to jest jakaś grubsza sprawa. – No właśnie, a tak apropo, to kto go właściwie kupił? Mężczyzna jakiś, nie znam. Wysoki, bardzo w czarnym płaszczu, z postawionym kołnierzem. Po trzydziestce, ale nie bardzo dużo, jak na moje oko. Miły, taktowny, z poczuciem humoru. To wszystko, co wiem. Na pewno nie w typie tych rzezimieszków, którzy się tu teraz kręcą w przestępczych zamiarach. Konfabulujesz, Olga. Moim zdaniem ten kogut po prostu wpadł w oko w podobnym czasie dwóm osobom. Czy to takie nieprawdopodobne? Nie, ale cokolwiek Olga chciała powiedzieć, uniemożliwił jej to kolejny klient. – Dzień dobry! – krzyknął raźno i otrząsnął się, bryzgając dookoła wodą. Na zewnątrz padał bowiem teraz rzęsisty deszcz. – Dzień dobry! – otwarłyśmy jednocześnie, po czym Olga odwróciła się do gościa plecami. E, – Proszę pani, ja z takim pytaniem… W tej sytuacji zwrócił się wyłącznie do mnie. – Tu był niedawno, o, na tej półce w rogu taki pomarańczowy kogut. Nie wie pani czasem, kto go kupił? – Och, e, wiem oczywiście… Odparłam najgrzeczniej, jak umiałam. Jakiś pan. Jakiś? Tak, jakiś. Nieznajomy mi pan, wysoki, szczupły po trzydziestce, ale jeśli panu zależy na bliższych szczegółach, powiadomię pana, jak tylko czegoś uda mi się dowiedzieć. Poproszę o pańską godność i telefon. Sięgnęłam po notes i długopis. A właściwie to nie jest takie ważne, mruknął facet i wyszedł. Dlaczego mu powiedziałaś? spytała Olga z pretensją. O czym? – Kto kupił tego paskudnika? – A co ja mu powiedziałam? – No wszystko. – Oj, faktycznie. A on teraz pójdzie prosto do niego, zabije go i ograbi z koguta. Olga spojrzała na mnie z ukosa. – Może tak być. Jeśli go zna i mu rysopis spasuje. To nie był żaden rysopis, to był rysobochomas. A jeśli nabywca koguta jest znajomym tych gości, to sam sobie winien. Niech patrzy, z kim się zadaje. Nie zauważyłaś, jakiego przy okazji użyłam sprytnego fortelu? Zauważyłam odparła bez specjalnego zachwytu Czyli, że już mi wierzysz? No cóż, może i coś w tym jest wzruszyłam ramionami. Wobec tego, proszę dzwoń obiecałaś. Olga wetknęła mi w rękę słuchawkę telefonu no, proszę, 997, gdybyś nie pamiętała albo 112 nie obiecałaś. Tak się stęskniłaś za aspirantem królem? Zwariowałaś chyba. Osobiście wolałabym, żebyś wyraziła zgodę na zorganizowanie grupy samopomocy sąsiedzkiej i wzięcie sprawy w swoje ręce. Nawet nie zgodę, ale żebyś przynajmniej nie utrudniała sprawy. A róbcie sobie co chcecie, westchnęłam zrezygnowana. Jeśli przy tym nie naruszycie mi tego, co dla mnie najświętsze, świętego spokoju, wówczas to Olga. Przy pomocy bibułki, w którą owijamy cenniejsze precjoza, zdjęła wilgotny jeszcze ślad obuwie faceta, po czym przeprowadziła kilka tajemniczych rozmów. Rozdział 8. Chryja. Kiedy otwierałam kluczem drzwi mojego mieszkania, usłyszałam, że wewnątrz dzwoni telefon. Dzwonił i dzwonił. Spokojnie pokonałam jeden zamek, potem drugi i trzeci, a telefon wciąż dzwonił. Przestał dopiero wówczas, kiedy właśnie sięgałam ręką po słuchawkę. No cóż, takie są właśnie reguły, podług których funkcjonują tak zwane przedmioty martwe. Ja akurat nie byłam uzależniona od żadnych nośników komunikacji międzyludzkiej, ba. zaryzykuję stwierdzenie, że gdyby ich nagle zabrakło, jakoś nieszczególnie by mnie to obeszło, w związku z czym nawet mnie to nie zirytowało. Wychodziłam bowiem z założenia, że jeśli ktoś ma dla mnie jakąś wiadomość. To o ile będzie ona wystarczająco istotna, i tak mi ją w końcu przekaże. Zdążyłam zaledwie postawić wodę na herbatę, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Prędki jakiś, mruknęłam do siebie. Otworzyłam je na znacznie mniej niż szerokość łańcucha. Po drugiej stronie stał Ach, Grzegorz. Dobry wieczór, Ada, wyszeptał z przejęciem. Jesteś sama? Owszem, odparłam chłodno. Mogę wejść. Czego chcesz, powiedz najpierw, bo może ci się nie opłaca. Boże, ty jak zwykle, zirytował się jakby. Najpierw mnie wpuść, potem sam ocenię. Nie wyglądał na specjalnie pokajanego. Otworzyłam mu, a w tym momencie on ujawnił skrywany dotąd za plecami wielki snopek bladożółtych róż. Odskoczyłam, jak oparzona, i wypchnęłam go na zewnątrz. Zabierz mi to stąd, natychmiast! Krzyknęłam wściekła i zatrzasnęłam mu drzwi przed nosem. Ty, ty, ty podlecu, sadysto! Grzesiek wiedział, bo mówiłam mu o tym wielokrotnie, że nie cierpię tych roślinnych wiechci, zwanych bukietami. Czułam do nich specyficzny wstręt pomieszany z lękiem, uczucie charakterystyczne dla fobii. Cięte kwiaty wywoływały u mnie panikę, a im więcej ich było, tym większą. Dawno nikt nie zafundował mi takiego stresu. A, ale żadelko, Ada, ja pojękiwał za drzwiami Grzegorz. Błagam! Wpuść mnie! Daj mi choć kwadrans, no muszę z Tobą porozmawiać! Nie. Ada, będę tu klęczał dotąd, aż mnie nie wpuścisz! Spojrzałam przez wizjer. Grześka nie było widać. Być może rzeczywiście klęczał. Wobec tego powodzenia, przed Tobą najmniej kilkanaście godzin. Ada! podeszłam od drzwi i ponownie postawiłam wodę na herbatę. Bo ta już wystygła. Tym razem nawet zdążyłam ją sobie zaparzyć, kiedy rozległ się dźwięk telefonu. Tak, rzuciłam niechętnie w słuchawkę. To ja, Grześ, proszę, otwórz drzwi. Nie. Rozłączyłam się i usiadłam w fotelu. Po chwili rozdzwonił się dzwonek u drzwi. Przez moment przeszło mi przez myśl, żeby tego Grześka najzwyczajniej zamordować. Tak, mój spokój był dla mnie ważny, aż tak, że w jego obronie mogłabym może i zabić. I ta myśl. Nie była mi bynajmniej wstrętną. Zamiast tego podeszłam do drzwi z zamiarem wyperswadowania mu tego klęczenia na klatce. Klęczysz? Spytałam Klęczę, potwierdził. Wywal to badziewie do sypu, i możesz na chwilę wejść. Tylko streszczaj się proszę, bo idzie noc. Dzięki, ucieszył się i natychmiast skorzystał. Więc o co ci chodzi? Bo żada o uczuciach nie da się tak w pośpiechu w przedpokoju chodź zatem dalej usiądź i mów grzesiek rozejrzał się uważnie dookoła i usiadł nie mogę bez ciebie ada wypalił na wstępie przyszedłem z propozycją żebyśmy zaczęli jeszcze raz żartujesz nie ja cię kocham źle zaczynasz przyjacielu wycedziłam przez zęby mówisz o kwiatkach też no tak Mówiłaś niby kiedyś, że kwiaty źle ci robią, ale ja pomyślałam, że tylko tak. Mówiłam też, że nie życzę sobie żadnych deklaracji uczuciowych. Ale ja cię kocham, no, na, na, naprawdę. To sobie kochaj, ale nie musisz mnie o tym informować. To też źle mi robi. Boże mój jedyny, jaka ty dziwna jesteś, Ada. Sam widzisz, Rzesiu. Jestem dziwna i nigdy tego przed tobą nie ukrywałam. Przeciwnie, zawsze uczciwie. Uprzedzałam cię o swoich różnych, powiedzmy to, anomaliach, czyż nie? Zgadza się, przytaknął. No właśnie. Po co to robiłam? Spytałam i od razu udzieliłam odpowiedzi. Żebyśmy mogli uniknąć nieporozumień oraz innych niezręcznych sytuacji, jak tych przed chwilą. I jak widzisz, wszystko na nic. No bo przecież każda kobieta lubi dostawać kwiaty i lubi słuchać o miłości. Skąd to wiesz? Spytałam nieprawdopodobnie spokojnym głosem. Jola mi mówiła: Ach, rozumiem. To znaczy, że jeśli ja ci mówię, że czegoś nie lubię, uważasz, że nie musisz moich słów traktować poważnie, bo jola wie lepiej. No nie, oczywiście, że, że nie, ale że oczywiście, że tak. I tak było ze wszystkim. Na początku naszej znajomości cię poinformowałam, że nie przeprowadzę się do ciebie, ani że nie chcę, żebyś ty wprowadzał się do mnie, i że nie pozwolę się ograniczać, kontrolować i czegokolwiek sobie narzucać. A w zamian za to to samo gwarantuję tobie. Wystarczyło wtedy powiedzieć, że taki układ ci nie odpowiada, że oczekujesz bardziej zaangażowanego związku, ale nie, bo ty myślałeś, że ja tylko tak. Nie grześ, ja nie, tylko tak. Ja jestem zupełnie serio. Dobrze, wobec tego proszę. Daj mi jeszcze jedną szansę. Proszę. Teraz będzie wszystko tak, jak chcesz. Przysięgam. Jak ty mnie nie rozumiesz Nie chodzi o to, żeby było tak, jak ja chcę tylko, żeby było tak, jak my chcemy Grzegorz Ja nie mogę być z kimś, komu moje priorytety, mój sposób bycia, moje potrzeby, światopogląd, idee będą kulą u nogi i solą wokół. Nie chcę, żebyś był ze mną kosztem wyrzeczeń, żebyś dostosowywał się do mnie. Ale ja mogę przecież. Nie! Albo komuś odpowiadam taka, jaka jestem, albo nie i tyle. Jesteśmy ludźmi wolnymi i niczego nie musimy, nie sądzisz? Proszę cię, Ada, błagam. Wyjęczał Grzesiek, po czym otrzymał i odczytał SMS-a, a następnie wystukał odpowiedź. Przepraszam? Oznajmił bez specjalnej skruchy. Nie szkodzi, odparłam. Zwłaszcza, iż uznaję rozmowę za zakończoną. O Jezu, nie, kochanie, proszę nie odrzucaj mnie od siebie! Nie teraz, daj mi miesiąc, dwa tygodnie, Ada! Zobaczysz, jak, jak ja się poprawię. Będę Twoim przyjacielem, wsparciem, najlepszym kochankiem, powiernikiem i czym tylko zechcesz! Grzesiek miał prawdziwe łzy w oczach i trzęsły mu się ręce. Nie Grzegorz. To, co mówisz, jeszcze bardziej obrazuje, jak bardzo mnie nie rozumiesz. To nie ma najmniejszego sensu, a im prędzej uznasz, że mam rację, tym lepiej dla ciebie. Wstałam i udałam się w stronę drzwi. Grzesiek z ociąganiem poszedł za mną. Na zewnątrz czekała na mnie niespodzianka. To była jolanda. Która właśnie zamierzała nacisnąć na dzwonek. Jestem, oznajmiła, patrząc na Grześka. Coś się stało? spytałam. A tak. Czuję się w obowiązku jako starsza siostra Grzegorza oznajmić ci, że nie możesz go od tak sobie wystawić za drzwi. Nie po całym długim roku, który wyrwał dla ciebie ze swojego życia i go dla ciebie w całości poświęcił. Nie muszę ci chyba uświadamiać, że w tym czasie mógł ułożyć sobie życie z kimś innym, jak Pan Bóg przykazuje, to znaczy ożenić się, nawet spłodzić i doczekać narodzin potomka, lecz niestety ciebie wybrał i nic mi do tego? Przyszłam więc zaapelować do Twojego sumienia, jeśli takowe posiadasz. Czyli, że Jolanta już wiedziała. Czyli, że ten SMS w trakcie naszej rozmowy był do niej. Heh. Ta konkluzja pozwoliła mi udzielić bardzo konkretnej, jasnej i niepozostawiającej wątpliwości odpowiedzi. Nie, Jolanto. Nie posiadam sumienia i jak teraz na was patrzę, bardzo się cieszę, iż swego czasu wyzbyłam się go do cna wraz z organami pokrewnymi. Dzięki temu dziś tu i teraz mogę Ci bez zmrużenia okiem powiedzieć, że oboje jesteście żałośni. Nie wiem kto bardziej ty, nieszczęsna stara panno, czy twój uzależniony od ciebie brat. I dajcie mi oboje święty spokój raz na zawsze. Wrzało we mnie. Normalnie kipiało i bulgotało, czemu nie mogłam się nadziwić. Takie emocje były mi bowiem od bardzo dawna całkiem obce. Jednak wydarzenia ostatnich dni systematycznie i niestety chyba dość skutecznie nadwyrężały mój układ odpornościowy na tak zwanych bliźnich. Dochodziła dwudziesta Właściwie jeszcze nie było za późno, by przed snem odzyskać utraconą równowagę. Sięgnęłam do barku. Niestety po ostatniej sesji relaksacyjnej zapomniałam uzupełnić zapasy i zostałam raptem z połową butelki czerwonego wytrawnego wina. Ale dobre i to. Najpierw wzięłam więc rytualną kąpiel w dużej ilości aromatycznej piany, natarłam ciało wonnym balsamem, po czym otulona mięciutkim szlafrokiem zasiadłam w moim terapeutycznym fotelu. Z płyty cicho sączyła się muzyka, a ja, wpatrując się w migocące płomienie świec, raczyłam się rubinowym płynem. Tak właśnie wszystkie te czynności nazywałam w myślach, specjalnie używając przy tym określeń typu. Aromatyczny, wonny, mięciutki, rubinowy, sączyła się muzyka czy migocące płomienie. Już same te wyrazy miały w sobie jakąś taką magię, sprowadzającą na mnie stopniowo, acz powoli błogi spokój. Zamknęłam oczy i oddałam się całkowicie przypadkowym myślom, najdalszym jednak od realnego świata. Widziałam przejrzystą, błękitną wodę oceanu, skrzący się w słońcu gorący piasek, egzotyczne ptaki i rośliny. Wolno i leniwie ruszyłam wzdłuż brzegu, nie pozwalając jednak dosięgnąć swoich stóp spienionej wodzie. Było ciepło, niemal bezwiecznie, przyjemnie. Po chwili zmieniłam kierunek mojej wędrówki i skręciłam w stronę kuszących zielenią tropikalnych drzew i bujnie wijących się między nimi roślin. Sięgnęłam dłonią po rosnący w moim zasięgu krwisto-czerwony i wyglądający na bardzo soczysty owoc. Przysałam się do niego spragnionymi ustami, ale on okazał się być Całkiem suchy i pusty w środku. Uchyliłam zamknięte powieki, to kieliszek był pusty. Na jego dnie nie było już nawet kropli wina. Co gorsza, nie było go też w butelce. Wyciszyłam się jednak na tyle, by nie zirytować się tym faktem. Ale miłoby było, gdyby znalazła się jeszcze jakaś butelczyna właściwie jedna lampka wystarczyła mi by w zupełności. Niestety nie miała prawa się znaleźć, bo, bo jej po prostu nie było. Był za to jakieś 300 metrów od mojego bloku mały nocny sklepik. Chyba każdy zna takie uczucie, kiedy trzeba wybierać między zwyczajnym niechceniem się, a ewentualną przyjemnością, okupioną, jednakże niekoniecznie przyjemnym wysiłkiem. Siedziałam więc i dumałam nad tą kwestią. Płyta się skończyła, jedna ze świec przygasła, a miarowe tykanie zegara zdawało się być coraz bardziej głośne. Idź, idź. Podjudzał zegar. Idź, idź. Idź, 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 idź. No, cóż więc było robić? Włożyłam na szlafrok lekki popelinowy płaszczyk, skutecznie maskujący mój nocny strój, na wszelki wypadek dość mocno ściskając się paskiem. Całość zaś uzupełniłam kolorowymi gumiaczkami, bo nie chciało mi się kłaść rajstop na gołe nogi. Mimo całkiem już wiosennej aury, mogło mi być zbyt chłodno. Włosów nie upinałam, nie było sensu. W końcu był już dość głęboki wieczór, raczej na nikogo znajomego nie mogłam się natknąć, a nieznajomych miałam w nosie. Przed wyjściem rzuciłam okiem w lustro, wyglądałam całkiem zwyczajnie, ale jak nie ja i bardzo dobrze. Na zewnątrz było niemal tak jasno jak w dzień. Liczne latarnie, wspomagane przez wielki okrągły księżyc, skutecznie oświetlały skwerki między blokami. Właściwie miałam do przejścia jedno dość zaciemnione i zakrzaczone miejsce, ale był to na tyle krótki odcinek, że zupełnie nie budził moich obaw, niestety. Nie na tyle krótki, by nie mógł się nagle wyłonić z niego podejrzany typ. Nie sądzi pani, że czas i miejsce nie sprzyjają samotnym spacerom? spytał, stając naprzeciw mnie. Nie proszę pana, odparłam w miarę możliwości hardo. Wyprowadzam właśnie mojego psa, takiego dużego, brunatnego pitbulla. Poszedł o, o tam Wskazałam ręką przed siebie i zaczęłam gwizdać. Nie wydaje mi się, odparł facet. Nie widziałem tu żadnego psa. Nieładnie tak kłamać. A wyskakiwać z zakrzaka ładnie? Odparowałam i ruszyłam przed siebie. Dokąd pani się wybiera? Nieważne. Mężczyzna nie poszedł za mną. Miałam wrażenie, że wlazł z powrotem w krzaki, i nie myliło mnie ono, bo kiedy wracałam z butelką wina w przepasnej kieszeni płaszcza, objawił mi się ponownie. Co za ulga! Stwierdził po raz kolejny, zastępując mi drogę. Skoro tak, proszę sobie darować i proszę się odsunąć, zajął pan cały chodnik. Lęk ustąpił miejsca irytacji. Idź pan, w swoją stronę i nie zaczepiaj ludzi. Skoro jak? Skoro pan sobie ulżył? Nie ma pani pojęcia, na co się pani naraża, pyskata kobieto. Zarechotał facet i zszedł mi z drogi. Jakież to w istocie wszystko względne, pomyślałam, będąc już z powrotem w moim fotelu. Mówi się, że byt kształtuje świadomość i święta racja. Przy czym byt, czyli stan posiadania, jest tu pojęciem znacznie bardziej złożonym i subtelnym niż jego popularne rozumienie jako dobrobyt. Bo, konkludowałam, mój byt pozostawał przed momentem w ścisłej zależności od posiadania, bądź nie, butelki czerwonego wina. Wyznacznikiem zaś stanu mojej świadomości, kształtowanej właśnie przez ten rodzaj bytu, były dwa spotkania z obcym przerażającym typem raz w sytuacji niebytu, butelki, i po raz drugi z butelką w kieszeni. Różnica jest ewidentna: w pierwszym przypadku tenże typ wredny dominował nad moimi odczuciami, sprawiając, że się go najzwyczajniej bałam, w drugim zaś to ja byłam górą, wprawiając go w konsternację i niepewność. Te właśnie wnioski pozwoliły mi się utwierdzić w przekonaniu, że postawa, nad jaką pracuję od lat, jest zgoła słuszna i efektywna w życiu. A mianowicie, że człowiek jest w stanie zapanować nad wszystkim wokoło, o ile najpierw zapanuje sam nad sobą i poskromi wszystkie swoje słabości. Tyle, że niestety procesu owego nigdy nie można było uznać za zakończony i osiąść na laurach, bo los, ten największy w świecie prześmiewca i cynik, od czasu do czasu wyzywał mnie na udeptaną ziemię, celem próby sił. Musiałam być zawsze czujna i zwarta, gdyż on bardzo upodobał sobie wyzwania z zaskoczenia. Tak było i teraz. Kiedy wreszcie uznałam, że pora położyć się spać, znów zadzwonił telefon. Z ociąganiem podeszłam do aparatu. Mogłam, rzecz jasna, nie odbierać, była w końcu pierwsza w nocy, ale wrodzona uczciwość i nabyta pewność siebie nie pozwalały mi na tego typu uniki. Wolałam odebrać i zmierzyć się z rozmówcą, kim by nie był, niż udawać, że mnie tu nie ma. Chwała Bogu, usłyszałam na dzień dobry w słuchawce. Bo spytałam, jeszcze nie kojarząc głosu z osobą. No, że jesteś żywa, cała i zdrowa. To była Olga, jakoś dziwnie rozemocjonowana. Dziwicie to, spytałam. No, no nie raczej cieszy. No, miło mi ale czy nie mogłaś wyrazić tej radości jutro w pracy? Teraz cię natchnęło, czy jak? Ada, bo ty nic nie wiesz chyba. Jakąś godzinę temu niedaleko twojego bloku był napad na kobietę. Z tego co wiem, jest w stanie ciężkim. A ty skąd to wiesz? Od Reni, z mięsnego. A Renia skąd wie? Bo jej szwagier mieszka w tym bloku, co ty? Wracał z nocki, jak policja ogrodziła to miejsce i musiał iść dookoła. Nic nie słyszałaś? Nie, a gdzie to konkretnie było? spytałam z jakimś niejasnym przeczuciem. Między kamienicami na Powstańców, garażami i placem zabaw. No tam takie choinki rosną, wiesz, świerki czy coś. Myślałam, że to na ciebie ktoś się zaczaił. Poczułam na plecach niemiły dreszcz, bo było to miejsce, gdzie akurat mniej więcej godzinę wcześniej natknęłam się na tamtego zboczeńca. Ale czemu na mnie? Ach, bo pomyślałam, że może to któryś z tych drabów od koguta. Okej, okay, ale co by mu dało, gdybym mnie zamordował? Nie, nie zamordował. Ta babka żyje. No, mówiłam ci przecież, ktoś mógł ją torturować dla wydobycia informacji o kogucie, to znaczy ciebie mógł torturować. Nikt mnie nie torturował. Teraz już wiem i bardzo się z tego cieszę. No, no to śpij spokojnie, pożyczyła mi wbrew logice i odłożyła słuchawkę. Po przyjściu do pracy udało mi się unikać tematu ostatnich wydarzeń przez jakieś dwie godziny. Na szczęście dla mnie od samego otwarcia był spory ruch. Do miasta przyjechały jakieś wycieczki na uroczyste obchody okrągłej rocznicy nadania naszej miejscowości praw miejskich. Osoby przyjezdne, dziś wyraźnie historycznie natchnione, zwiedzały wszystko, co trąciło minionymi czasami. Jak już wcześniej wspominałam, moja galeria i ja, dzięki pewnemu zbiegowi okoliczności, no, zaliczałyśmy się do wartych obejrzenia zabytków. Tak więc drzwi otwierały się i zamykały, od czasu do czasu ktoś coś kupił. Kilka lat temu chciałam nawet wprowadzić do sprzedaży jakieś pamiątki specjalnie na okoliczność oglądaczy, ale Olga, jako poważna historyk sztuki mi tę myśl wyperswadowała. Jeśli chcesz zrobić z szanującej się galerii kioskruchu, proszę bardzo. Tak brzmiał jej jeden tylko ale wystarczający argument. No i widzisz, że sprawa wcale nie przedstawia się tak śmiesznie, jakbyś ty tego chciała? Olga w końcu podjęła gorący temat. Czy ja twierdzę, że jest śmiesznie? Obruszyłam się na taką sugestię. Jeśli coś nie wygląda poważnie, to nie znaczy zaraz, że jest śmieszne. Nie wygląda poważnie? zachłysnęła się Olga. Kobietę skatowano niemal na śmierć. Ja mówię o wydarzeniach wokół galerii, bo tamto pobicie mi się z nimi nijak nie łączy. Nie łączy! oburzyła się dalej Olga. Wiesz, miałam ci tego nie mówić, ale aż się prosi dosłownie, żeby zmącić tą Twoją beztroskę. Mąć. Przyzwoliłam. Ta pobita kobieta mieszkała w tym samym bloku, co ty. W tej samej klatce. Ze wzrostu, sylwetki i koloru włosów całkiem do ciebie podobna. Jak cię nazywała ta nieszczęsna? Spytałam celem weryfikacji, bo bardzo nie lubiłam, żeby ktoś był do mnie podobny. Ewa Kotulska. Nic mi to nie mówi. A, powinno. Mieszkała dokładnie pod tobą, więc codziennie mijałaś tabliczkę z jej nazwiskiem. A, olśniło mnie. Ta z poczty. Dokładnie. To ja sobie wypraszam takie porównanie. Mówiłam, że jest podobna w ogólnym zarysie no wzrost, postura i tepe. Wieczorem można by się pomylić. Sonia mówi, że taki scenariusz wydarzenia jest więcej niż prawdopodobny. Kto to jest Sonia? Psychiatra. Przedstawiłam ci ją przecież. A ona jest świetna w swoim fachu. Współpracowała z Poprawczakiem, zna się na pokrętnych umysłach przestępczych. Aha. Nie pij. Po piętnastej będę cię prosiła, żebyś stanęła za ladą. Bo ja zwołałam zebranie grupy samopomocowej. Gdzie? No, u nas, na zapleczu. A gdzie mam je zwołać? Przy trzepaku? Powyższą informację zbyłam milczeniem. W pewnym sensie przyzwoliłam im bowiem na te działania, choć nie widziałam w nich ani potrzeby, ani sensu. Szczerze mówiąc, zgodziłam się na ten kabaret tylko ze względu na Olgę. Ja miałam nieco inną koncepcję zajęcia się sprawą, aczkolwiek jeszcze nie byłam do końca zdecydowana. Decyzję moją przyspieszyła rozhisteryzowana wiertełko. Otóż jakiś kwadrans po 15, gdy pozostałe członkini grupy śledczej Olgi popijały już kawę na zapleczu kosmetyczka wpadła do galerii, jęcząc i dygocąc. Rynia z mięsnego nie żyje, wydusiła z siebie po chwili. Panie poderwały się na równe nogi. Co ty, Oliwia? Jak to nie żyje? spytała Olga. Umówiłyśmy się u mnie za pięć trzecia! Żeby przyjść tu razem, czekałam do teraz, nie przyszła! Ale zaraz, dlaczego ma to od razu oznaczać, że nie żyje? Wtrąciłam rzeczowo. Bo mięsny jest zamknięty od środka, a renia ani widła, ani słychu! A przecież w takim razie musi być w sklepie? Czemu więc się nie odzywa? E, może jest w klozecie, podrzuciła Sonia psychiatra. Nie jest? Skąd wiesz? Obo ileż to można do cholery siedzieć na kiblu? – Zirytowała się Oliwia. Kiedy ją pani widziała po raz ostatni? spytałam. Koło dwunastej? Tak, tak, bo poszłam sobie do niej kupić parówki na drugie śniadanie. Coś przyszło mi do głowy. Bo jeśli w istocie ktoś Reni coś zrobił, sam musiał jakoś wyjść, a skoro drzwi wejściowe były zamknięte, wyszedł pewnie od zaplecza. Drzwi od zaplecza otwierają się i zamykają wyłącznie od środka na potężną metalową zasuwę. Chodźcie za mną, zażądałam. Kobiety podniosły się z krzeseł bez słowa. Wyprowadziła je na zewnątrz przez magazynek galerii, którego drzwi sąsiadują bezpośrednio z drzwiami magazynu sklepu mięsnego. Tak jak myślałam, były otwarte. Puściłam przodem kosmetyczkę Oliwie, bo jakikolwiek widok, by tam zastała, jest spośród nas najbardziej zimnokrwista. Oliwia bowiem sądzę, że to dobra pora, by o tym wspomnieć. Nie jest zwykłą kosmetyczką. Owszem, na co dzień pracuje normalnie, jak to kosmetyczka, ale ma też ona także w swojej ofercie tak zwany wizaż pośmiertny i o zgrozo, zarówno jeden, jak i drugi biznes kręci jej się bardzo prężnie. Jak przekonuje ona swoje klientki, dobrze jest do końca korzystać z usług jednej kosmetyczki, która będzie świetnie znała już za życia wszystkie tajniki naszej cery oraz triki kosmetyczne uwypuklające nasze atuty i korygujące wady. Panie, które są stałymi klientkami Oliwii, zazwyczaj deklarują na piśmie wolę dotyczącą pośmiertnego makijażu. Pewnie można by się oburzać, choć z drugiej strony, komu po naszej śmierci będzie zależało, czy mamy taki bądź inny makijaż. A co gorsza, czy w ogóle mamy? Dlatego do procederu uprawianego przez Oliwię podchodziłam w sposób raczej ambiwalentny. Tuż po wejściu do środka, Oliwia natychmiast skierowała się w stronę toalety, skąd dochodziły jęki i harczenie. Tam wewnątrz, skrępowana, zakneblowana i przywiązana do rury od rezerwuaru, pomiędzy muszlą a umywalką tkwiła renia. Boże miłosierny! wrzasnęła psychiatra i podjęła próbę uwolnienia koleżanki. Zostaw, powstrzymała ją Olga. Może by trzeba wezwać policję, niech zobaczą ślady. Zabulgotała Renia. O nie, przyznała jej rację kosmetyczka. Szkoda czasu, przecież jej się od tej taśmy klejącej na twarzy mogą jakieś wypryski zrobić. O, spójrzcie, tyle czasu pracowało nad jej paznokciami, a tu proszę, co drugi złamany? Za zawyła Renia. Wyglądało na to, że w samopomocowej grupie Olgi wyraźnie brakowało mózgu całej operacji. Przejęłam więc tymczasowo tę funkcje, odkleiłam Reni usta i wyjęłam z nich paczkę chusteczek higienicznych wraz z opakowaniem. – Przynieście nóż! – zażądałam. Y, – y, Jest wbity w wieprzka przy ladzie! – podpowiedziała ochrypłym głosem Renia. – Ale uważajcie, jest bardzo ostry! Przecięłam ostrożnie sznury na nadgarstkach i kostkach reni oraz odcięłam ją od rury. Co tu się stało, kto tu był? Spytałam. Tych samych dwóch, którzy robili sobie u ciebie maseczkę drożdżową, powiedziała renia do Oliwii, byli zamaskowani, ale poznałam. Po czym? Po odzieży i słownictwie, czego chcieli? Dociekałam. Ode mnie niczego. Przeciwnie, chcieli chyba, żebym im się nie plątała pod nogami. Zabrali coś. Niech pani sprawdzi. Pomogłam Reni wygramolić się z pomiędzy muszli i umywalki. Trzeba zadzwonić na policję, stwierdziła z powagą Olga. Teraz nagle, taka z ciebie samopomoc, zakpiłam. Olga puściła moją uwagę mimo uszu. Wygląda na to, że wszystko jest. Renia zwróciła się do towarzyszącej jej krok w krok procesji. Cały dzisiejszy utarg, kasa fiskalna, laptop, towaru też nie ubyło? Trzeba szukać pod innym kątem. Zauważyła psychiatra i przeszła do małego aneksu kuchennego na zapleczu my za nią. Ta szafka tak nie stała wykrzyknęła Renia. Stała o tak drzwiczkami w tamtą stronę A co jest za tą szafką?-spytała psychiatra. Nic odparła Renia ściana Teraz ściana sprostowałam ale kiedyś były drzwi. Te wszystkie lokale na parterze stanowiły niegdyś całość i należały do jednej osoby. Stwierdziłam z dużą przykrością, ponieważ zarówno one, jak i cała kamienica były kiedyś własnością mojej rodziny, ale o tym nie wiedziała nawet Olga. Drzwi, które gdyby nadal tu były, prowadziłyby do galerii, zdziwiła się Olga. Na to wskazuje logika, odparłam wymijająco. Odsuwamy! zarządziła Olga i naparła ciałem na szafę. Po krótkim, wspólnym wysiłku, naszym oczom ukazała się duża prostokątna dziura. Jeszcze nie całkiem przebita na drugą stronę. Jak to możliwe, że Renia niczego nie słyszałaś? zgorszyła się Olga. I że my niczego nie słyszałyśmy. Bo niczego nie było słychać, stwierdziła Renia. Oni nie mogli teraz tego wyrąbać. O, o, zobacz na te krzyże. Teraz chyba tylko coś obmierzali i znaczyli. Wrócić zamierzają kiedy indziej, albo jeszcze tej nocy. Niedoczekanie. Mruknęła Olga. Już ja im to udaremnię. Niczego im nie będziesz udaremniała, nie ma uprość, to już niestety trzeba zgłosić na policję. Teraz nagle przedrzeźniła mnie Olga. Czyżbyś się stęskniła za aspirantem królem? Tak, dokończyłam za nią. Lepszy on niż te typy. Poza tym, może tak jak poprzednio, sprawę przejmie jakiś konkretniejszy funkcjonariusz.